Byłem u najlepszych lekarzy i oni powiedzieli mi, że pozostanę w takim stanie do końca życia. Rozsądek powie na to, to prawda. Jeśli będziesz pozostawał w takim umysłowym rozumowaniu, zostaniesz chorym do końca życia. Kiedy zatem twoja dusza powie: Jezus jest moim uzdrowicielem i teraz w to wierzę i przyjmuję to, wtedy rozumowanie zostaje odrzucone, a twoja dusza zajmuje pierwsze miejsce. I cokolwiek Bóg powie, ona nie będzie wcale rozumowała, lecz przyjmie to, weźmie Boga za Jego słowo. Coś takiego przynosi rezultaty. Jest to taka prosta rzecz. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Mogę życzyć ci radości i pokoju wciąż. Mogę życzyć blasku słońca i pogodnej pieśni głosu. Mogę życzyć tobie szczęścia, które wyśnisz sam. Lecz życzę ci, Jezus. Lecz życzę ci, Jezus. Lecz życzę ci, Jezusa, bardziej niż wszystkiego. Pieśń wykonuje zespół Alleluja. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Niedawno przyszła tutaj młoda dziewczyna ze średniej szkoły. Jej matka zadzwoniła do mnie i rzekła: moja córka zachorowała na chorobę Hodgkina. Jest to rak formujący się w guzy. Lekarze pobrali kawałek z przerzutu w jej gardle i okazało się, że była to dokładnie choroba Hodgkina. Doktor powiedział: następny przerzut może wystąpić na jej sercu. Kiedy się to stanie, ona umrze. Ze względu na to, że on przerzuca się wszędzie, ona ma jeszcze około 3 miesięcy życia. Matka powiedziała: co mam robić? Czy posłać ją z powrotem do szkoły? Lekarz powiedział: niech chodzi do szkoły, bowiem prawdopodobnie wkrótce umrze. Niech tylko chodzi i żyje normalnym życiem. Niech pani jej o tym nic nie mówi. Ta pani zwróciła się do mnie mówiąc: co mam robić? Niech pani ją przyprowadzi tutaj i postawi do kolejki modlitwy. Niech pani przyjdzie razem z nią. Miałem trochę dziwne uczucie. A kiedy ta młoda dziewczyna przechodziła tego poranka z wargami koloru niebieskiego od makijażu, jak malują się w szkole, to młode stworzenie przechodziło tam. Nie wiedziałem, kto to będzie. Rozmawiały ze mną przez telefon. Chwyciłem ją za rękę. Powiedziałem: dzień dobry pani. To była ona. Za kilka chwil spojrzałem w dół na jej matkę i zobaczyłem, że obydwie są bez Boga, bez Chrystusa. Powiedziałem: jak można spodziewać się uzdrowienia na takich podstawach? Czy przyjmiecie Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela? Czy przyjdziecie tutaj i dacie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów? Tak, odpowiedziały. Tę młodą dziewczynę zabrano z powrotem do lekarza, który nie znalazł w niej nawet śladu po chorobie Hodgkina. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. O co chodziło? Oni musieli najpierw otworzyć ten kanał. Musisz wziąć tego żołnierza, Ducha Świętego, i umieścić go na polu bitwy. Do tego trzeba Bożego Słowa. On jest Słowem, a gdy On tam stoi, nic nie może Go powstrzymać. Nic. Wszystkie pozostałe kanały są wtedy wyczyszczone. Twoje zmysły, wzrok, smak, dotyk, węch i słuch, one są dobre, lecz nie ufaj im, o ile nie zgadzają się z Bożym Słowem. One są dobre, lecz jeśli one nie zgadzają się z Bożym Słowem, wtedy ich nie słuchaj. Tak samo wyobraźnia, sumienie, pamięć, rozum i uczucia. Te zmysły są dobre, jeżeli zgadzają się z Bożym Słowem. Lecz jeśli twoje uczucia nie zgadzają się z Bożym Słowem, wtedy pozbądź się ich, bo inaczej zaraz rozsadzisz ten kanał. Jeżeli twój rozum nie zgadza się z Bożym Słowem, pozbądź się go. Jeżeli twoja wyobraźnia, pamięć, sumienie, cokolwiek nie zgadza się z tym, co jest tam wewnątrz, odłącz się od tego. To twój umysł otwiera drzwi albo je zamyka i słucha twojego sumienia, słucha twojej pamięci, słucha twoich uczuć. Lecz kiedy twój umysł zamknie się na te sprawy i pozwoli Bogu, Duchowi Jego Słowa, wejść do środka, wtedy zdmuchuje resztę tych rzeczy. Boży Głos w czasach ostatecznych. Biblia mówi, że każdy, kto przychodzi do Chrystusa, przykłada rękę do pługa i zaczyna, jeśli się choćby tylko odwrócił, nie jest godny pracy orania. To, co przeżywamy dzisiaj, spowodowane jest zbyt wielką ilością połowicznych nawróceń. Nawróceń intelektualnych. W ludzkim ciele są dwa różne elementy. Jednym jest rozumowanie za pomocą umysłu,
Rozsądek, logika, podejmowanie decyzji w oparciu o rozsądek. To jest element intelektualny. Drugim elementem jest dusza, która nie rozumuje, lecz wierzy słowu Boga. Jak wiecie, przed jakimś czasem mówiono, że naukowcy wyśmiewali się z Biblii, która mówi, że człowiek jest takim, jakim są myśli jego serca. Naukowiec ten powiedział, że Biblia jest zupełnie nierozsądna, dlatego że człowiek w swym sercu nie posiada żadnych zdolności umysłowych, za pomocą których mógłby myśleć. A jednak w zeszłym roku, w 1955, naukowcy udowodnili, że Bóg ma rację. W samym sercu człowieka, nie u zwierzęcia, lecz u człowieka, odkryto małą komorę, gdzie nie istnieje nawet komórka krwi. Twierdzą, że to miejsce przebywania duszy, że tam człowiek żyje dzięki swej duszy. Otóż każdy z was przeżył coś takiego. Ktoś na przykład powiedział: ta rzecz nie może się stać, to się nie stanie. Lecz coś głęboko w duszy mówiło ci, że to się stanie. I nieważne, co ktokolwiek mówi, ani jak nierozsądnym się to wydaje, ty jakby wiesz, że tak właśnie będzie. Jest tak z powodu twojej duszy, która o tym świadczy, a rozumowanie zostaje odrzucone. Tak jak nakazuje Biblia, kiedy mówi: odrzućcie rozumowanie. Chcę, żeby wysłuchał tego każdy chrześcijanin, bez względu na to, do jakiego kościoła należysz. W tej chwili to nie ma nic do rzeczy. Za późno na wszczynanie sporów na temat tego, do jakiego kościoła ktoś należy, albowiem Biblia wyraźnie oświadcza, że jednym duchem jesteśmy wszyscy ochrzczeni w jedno ciało. Najważniejsze jest to, czy jesteś w porządku przed Bogiem, czy nie. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Otóż umysł będzie rozumował. Na zgromadzeniach w czasie kampanii uzdrowieniowych oglądamy ludzi, którzy tak myślą. Oni powiedzą: otóż popatrz, to jest zupełnie nierozsądne. Tu na wózku inwalidzkim siedzi pewna pani. Nie znam jej. Nigdy wcześniej jej nie widziałem. Lecz być może jest sparaliżowana. Rozumiecie? Nie wiem, co jej dolega. Cokolwiek to jest, załóżmy, że jest sparaliżowana. Być może siedzi w wózku od wielu lat. Lecz rozum... Lekarz powie, że w kości odłożyło się wapno, dlatego nie możesz się sama poruszać. Może jest to złamany kręgosłup. Może chodzi o coś takiego. Może siedzi tu gdzieś ślepy mężczyzna, a wy powiedzielibyście: no cóż, byłem u najlepszych lekarzy i oni powiedzieli mi, że pozostanę w takim stanie do końca życia. No cóż, rozsądek, umysł powie na to: to prawda. Lecz teraz, jeśli będziesz pozostawał w takim rozumowaniu, zostaniesz chorym do końca życia. Opisywane przez nas niezwykłe wydarzenia i cuda dzieją się w celu rozbudzenia wiary, żebyś wstał i powiedział: wierzę w Boże Słowo. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Otóż Biblia mówi, abyśmy odrzucili rozumowanie. Kiedy zatem twoja dusza powie: Jezus jest moim uzdrowicielem i teraz w to wierzę i przyjmuję to, wtedy rozumowanie zostaje odrzucone, usunięte, a twoja dusza zajmuje pierwsze miejsce. I cokolwiek Bóg powie, ona nie będzie wcale rozumowała, lecz przyjmie to. Weźmie Boga za jego słowo. Coś takiego przynosi rezultaty. Jest to taka prosta rzecz. Nie jest to nic, co wyglądałoby tak, że przyszedłby ktoś do kogoś i powiedział: mam moc ciebie uzdrowić. Mam moc, aby to uczynić. To nie jest to. To po prostu wzięcie Boga za słowo, a twoja dusza zawsze będzie zgadzać się z Bożym Słowem, natomiast twoje rozumowanie nie. Jakiś człowiek powie: nie potrafię żyć takim życiem. Ta młoda dziewczyna, która niedawno się nawróciła, powiedziała: kaznodziejo, ja nie potrafię żyć w taki sposób. To było rozumowanie. Lecz kiedy to trafiło w jej duszę, coś wtedy stało się rzeczywistością. Wtedy nie jest to już rozumowanie, jest to wzięcie Boga za słowo. Amen. Zwróćcie uwagę, kiedy odrzucisz rozumowanie, wtedy odpowiedź, reakcja duszy będzie bardzo jasna. Bóg jest wierny swojej obietnicy. On prędzej doprowadzi niebiosa do bankructwa, nim pozwoli, by jego słowo zostało pokonane. On nigdy nie dał obietnicy, której nie mógłby dotrzymać. On uzdrawia wszystkie twoje choroby. Psalm 103.
Uzdrowieńcze myśli, zbiór cytatów, inspiracja dla wiary, odnowa dla ducha. Zamów bezpłatny egzemplarz. Niedawno usłyszałem o pewnym przypadku, o pewnej kobiecie, która należała do pewnego kościoła. Wydarzyło się to niedawno. Mieszkała ona blisko kościoła i wyszła za mąż za chłopca z tego kościoła. Był to chłopiec nawrócony, lecz ona nie była nawróconą kobietą. Potem się stamtąd wyprowadzili. Ona była pianistką w kościele. Wyprowadziła się na inne miejsce, gdzie kobiety z sąsiedztwa nie były tak moralne i czyste jak te przedtem. Nosiły więc te skąpe ubrania, wychodziły na podwórze i kosiły trawnik w niemoralnym ubraniu. Każdy narodzony na nowo człowiek wie, że to grzech. Przecież to tylko diabeł nakłania was do zdejmowania z siebie ubrań. W całej Biblii tylko demoniczne moce robiły coś takiego, a na świecie jest tego pełno. A postępują tak nawet ludzie religijni. Przecież to jasne, że to jest diabeł. Biblia mówi, kto bykolwiek spojrzał na kobietę i pożądał ją, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim, a żaden cudzołożnik nie odziedziczy Królestwa Bożego. Tak więc kobieta ta powiedziała, chwileczkę, moja mama była po prostu chrześcijanką starej daty. Jeśli te inne kobiety mogą tak samo stać w kościele jak ja, dlaczego nie mogłabym postępować tak jak one? Widzicie? To od samego początku było w jej umyśle. Powiedziała, mogłabym być tak samo dobrą jak one, a one cieszą się takim samym poważaniem. Widzicie? Takie jest rozumowanie. To podpowiada rozsądek. Otóż dusza będzie jej mówić, że taka rzecz jest grzechem, ale ona odsunęła ją na bok i zaczęła to robić wbrew wszystkiemu. Większość pań w kościele pali papierosy, co zresztą jest jedną z najgorszych i najbardziej bolących rzeczy, które kobiety uczyniły w tym nowoczesnym wieku. Rozumiecie? Lecz ona powiedziała, jeśli inne panie mogą palić, dlaczego ja nie mogę? Zaczęła więc to robić. Mąż starał się jej powiedzieć, ale my tego nie robimy, kochana. Ona na to, popatrz, Janie, robiła to i tak. A ta dusza, jak mówi Biblia, słuchajcie, Biblia mówi, że dusza, która grzeszy, z pewnością umrze. Słowo śmierć oznacza oddzielenie. Innymi słowy, dusza, która nie wierzy w Boże Słowo, w końcu oddzieli się od Ciebie. Otóż śmierć, gdybym w tej chwili umarł, ja albo inny chrześcijanin, nie byłoby to oddzielenie od Boga. Bo Pan Jezus mówi, że kto słucha moich słów i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne, rozumiecie? Lecz byłoby to oddzielenie się od innych. Ona ciągle zasmucała tę duszę, aż w końcu ta dusza zaczęła oddzielać się od niej i oddalać się. A po jakimś czasie doprowadziła się do takiego stanu, że zaczęła zadawać się z pewnym młodym, żonatym człowiekiem, który zamieszkał w sąsiedztwie. Zaczęła się przyjaźnić na poważnie z tym miłym na zewnątrz młodzieńcem. On zabierał ją na różne miejsca, w końcu pocałował ją na pożegnanie z tyłu przy płocie. Po jakimś czasie ona opuściła swego męża. On porzucił żonę i pobrali się, co jest sprzeczne z Bożym Słowem. Jednak ta niewierząca dusza to w końcu po prostu odeszło od Boga. Widzicie? Odeszła od tego. Ona postępowała w oparciu o rozumowanie. Choć ciągle była pianistką w kościele, dobrą członkinią, tak samo dobrą jak każdy. Przeprowadziła się na inne miejsce z tym człowiekiem i ciągle chodziła do kościoła. Przeniosła swoje dokumenty do innego kościoła. I zanim się spostrzegła, ta kobieta w końcu, no cóż, każda kobieta i każdy mężczyzna powinien wiedzieć, że jeśli jego towarzysz był niewiernym wcześniej, wtedy będzie tak samo niewiernym wobec ciebie. Tak więc ten mężczyzna zaczął żyć z inną kobietą. A zatem ona znowu odeszła od męża i zaczęła się włóczyć, aż w końcu żyła z mężczyzną bez zawarcia związku małżeńskiego. I w końcu to ją dopadło. Zaczęły się bóle w dolnej części ciała. Kiedy poszła do lekarza, okazało się, że był to rak złośliwy w bardzo zaawansowanym stanie. Lekarz powiedział, niech się pani przygotuje na śmierć, bo ona przychodzi. Boży głos w czasach ostatecznych. Pewien kaznodzieja, który jest moim przyjacielem, poszedł do niej, by porozmawiać o jej duszy. Ona oczywiście dała mu do zrozumienia, paląc jednego papierosa za drugim, że nie życzyła sobie jego wizyty. Mówiła, nie prosiłam wcale, żeby pan tu przyszedł. Jestem tak samo dobra jak pan. Otóż już samo jej nastawienie pokazywało, w jakim ona jest stanie. Mówiła, należę do kościoła. Zostałam wychowana w kościele. On powiedział,
Posłuchaj, musisz się narodzić na nowo. Powiedz mi, co z tym mężczyzną? Ona powiedziała, tam są drzwi. Posłałabym po pana, gdybym sobie tego życzyła. On powiedział, dobrze, zrobiłem, co mogłem. Kiedy potem rozmawiałem z tym kaznodzieją, powiedziałem, obserwuj ją teraz. Otóż on starał się ją przygotować, żeby mógł przyjść do niej i pomodlić się o nią. Wierzę, że ta kobieta zostałaby uzdrowiona, jak wiele, wiele innych. Powiedziałem, zobaczysz, co się będzie z nią działo na końcu drogi. Nie może być inaczej. Zgrzeszyła i zaczęła opierać się o rozsądek, zamiast słuchać swej duszy, lecz ta dusza ją pewnego dnia dopadnie. A kiedy nadeszła godzina jej śmierci, w pokoju był przy niej pastor i bliscy. Wszystko było jak najbardziej normalne. Panowało przekonanie, że wszystko jest z nią w porządku. Lecz kiedy przyszła godzina jej śmierci, umysł może działać dzięki krwi i nerwom. Chodzi o mózg i przestaje istnieć w chwili śmierci. Wasze zdolności umysłowe oraz logika przeminie, ponieważ rozumowanie nie może stanąć przed Bożym obliczem. Ono spierałoby się z Bogiem. To dusza żyje. A więc, kiedy krew przestała płynąć przez komórki jej mózgu, nerwy przestały funkcjonować, jej wspomnienia oraz jej rozumowanie zaczęło od niej odstępować, zanikać, co się wtedy stało? Ta dusza, którą odpędzała i zasmucała, która była dla niej martwa przez te wszystkie lata, zaczęła się do niej zbliżać, a wtedy ta kobieta zawołała: Mój Boże, jestem zgubiona! Jestem zgubiona! Pastor powiedział, no uspokój się, moja droga. Podbiegł lekarz i powiedział, ona zaczyna wpadać w histerię i dał jej zastrzyk na uspokojenie. Lecz ten zastrzyk nie mógł uciszyć jej krzyku. Dał jej drugi zastrzyk, aż w końcu umarła z takimi słowami na ustach. Jestem zgubiona! Jestem zgubiona! Zastrzyk uciszył świadectwo. Zamknął jej usta, by inne śmiertelne uszy nie słyszały tego, co one mówią. Lecz ta dusza, która to sobie uświadomiła, która była zasmucana i odpędzana, ona będzie ją ścigać tak długo, jak długo istnieje wieczność. Szukaj nas na kanale YouTube Radio Boży Głos. Pamiętajcie więc, drodzy słuchacze, nie postępujcie w oparciu o rozumowanie. Upewnijcie się, czy wszystko z wami w porządku. Jest na to sposób, którym jest przyjęcie Jezusa Chrystusa i narodzenie się na nowo z Ducha Bożego. Wtedy cała wasza dusza potwierdzać będzie, że Słowo Boże jest prawdą. Będziecie się Go trzymać i wierzyć Mu, bo wtedy wasz duch będzie składał świadectwo zgodne ze świadectwem Ducha Bożego. Posłuchajcie i zrozumcie. Biblia mówi, jeśli miłujecie świat i rzeczy tego świata, wtedy nie ma w was nawet miłości Bożej. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Oddziel się od wszystkiego, aby naśladować Boga. Tak właśnie musimy to zrobić. To jest jedyny prawdziwy sposób, w jaki przychodzi się i nawraca do Pana Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak. Spal wszystko, co za tobą. Odetnij się od wszystkiego. Jeśli twoi znajomi lub towarzystwo namawia cię do sal bilardowych, na piwo lub do gry w karty lub na wszystkie te inne miejsca, odetnij się od tego, kiedy przychodzisz do Chrystusa. Pozbądź się najmniejszej z tych rzeczy. Usuń choćby najmniejszą z tych rzeczy z twego życia. Przyjdź do Boga podnosząc czyste i święte ręce i mówiąc: Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Nieważne jak długo jesteś członkiem Kościoła, to nie ma nic do rzeczy. Tak wiele strasznych rzeczy dzieje się dzisiaj z ludźmi, którzy odchodzą z tego świata, nie będąc pojednani z Bogiem, bo zaufali Kościołowi zamiast Chrystusowi. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.